Bardzo często mówią o solidarności wewnątrz Unii Europejskiej, na przykład przy okazji kryzysu migranckiego. I teraz mówimy tej retoryce niemieckiej sprawdzam. Dzisiaj mówimy sprawdzam. Zadają niektórzy dziennikarze pytania, czy liczymy na to, że w tym momencie Niemcy doznają jakiegoś otrzeźwienia, że ich przekonamy do czegokolkolwiek w tym momencie w zakresie Nord Stream 2. W moim przekonaniu mają tę rzecz bardzo dobrze przemyślaną i od lat konsekwentnie ją realizują. Natomiast to, co my dzisiaj robimy, tutaj pod ambasadą, co robimy tym pismem, to jest jakiś kamyczek, kolejne wywarcie presji na Republikę Federalną Niemiec. Nie mamy złudzeń co do tego, że rząd w Berlinie ma bardzo dobrze skalkulowany swój własny interes, w naszym przekonaniu jednak krótko, a nie długofalowy. Natomiast chcemy wywrzeć presję. Ta presja dzisiaj narasta w związku chociażby z otruciem Nawalnego. Ta presja i na rząd niemiecki zewnętrzna, ale i wewnętrzne ciśnienie w klasie politycznej niemieckiej. Dlatego postanowiliśmy, że należy również zadziałać. Należy wspomóc te głosy. Dzisiaj tym naszym tutaj zgromadzeniem skromnym przed ambasadą i tym naszym pismem. Po to właśnie, tutaj zwracam się szczególnie do mediów z prośbą o to, żeby to nasze stanowisko przekazać. Jest to stanowisko przytłaczające większości Polaków, którzy wiedzą, że ten gazociąg, że ta inicjatywa, no to jest, mówiąc językiem analogii historycznej, gazociąg, rurociąg Ribbentrop-Mołotow. To jest odtworzenie bardzo źle wróżącego nie tylko Polsce, ale Europie Środkowo-Wschodniej sojuszu, który to sojusz będzie i uderza bezpośrednio w interesy jednej z najważniejszych kwestii, które są w ogóle dzisiaj w przestrzeni publicznej, czyli suwerenności energetycznej państw. Apelujemy do rządu niemieckiego w tej sprawie i apelujemy również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do pana premiera Morawieckiego, pana prezydenta Dudy. To jest ten moment. To jest ten moment, kiedy władze Rzeczpospolitej Polskiej powinny inicjować ofensywę polityczną, która będzie skłaniała Republikę Federalną Niemiec do odejścia od budowy Nord Stream 2. Na zakończenie